Wpisując kod promocyjny MATUS możecie otworzyć pierwszą skrzynkę za darmo. Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w kolejnym odcinku z serii Prawda czy Fałsz. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, to chciałbym Wam przypomnieć, że jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, klikając ten oczywiście czerwony guziczek na dole. Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie również łapeczkę w górę, ale my już bez przedłużenia przejdźmy do odcinka, gdzie sprawdzimy kolejne 5 Waszych mitów. Pierwszy mit napisał Q. Jak skoczysz na cobblestone na respie Tero, to w locie robiąc autozakup nie dostaniesz kevlara. No słuchajcie, muszę przyznać, że jest to jeden z ciekawszych mitów chyba z ostatnich 10 odcinków, bo jak widzicie, pobrało mi również pieniądze za kevlara, gdy w locie nacisnąłem F3, czyli autozakup, a tego kevlara nie otrzymałem. Jest to jeden z tych mitów, który może się przydać w trakcie gry, więc jeśli zrespicie się na cobblestone na górze i chcecie kupić broń przez autozakup, to nie róbcie tego w locie, bo możecie po prostu stracić pieniądze. No a co do samego mitu, jest on oczywiście potwierdzony. Drugi mit od GoZKR. Jeśli spróbujesz ustawić nick w CSGO na Steam, to gra automatycznie zmieni twój nick na gwiazdeczki. Ja osobiście o tym wiedziałem, ale na pewno znajdą się osoby, które nigdy czegoś takiego nie widziały, więc no dosyć ciekawa sprawa, bo kiedyś były takie sytuacje, że podszywali się pod administratorów Steama, a teraz już tego po prostu nie można zrobić. Tak więc mit jest oczywiście potwierdzony. Środkowy mit od zimnej wódki. Jeśli kupisz Zeusa i wywalisz bronię, to jak rzucisz wabika, to będzie słychać Zeusa. Rzucisz przez RZ jak coś. Słuchajcie, wziąłem ten mit, bo jest jedna w nim dosyć ciekawa rzecz. Gdy wyrzucimy USP i rzucimy wabika mając tylko Zeusa czy tam nawet kosę, to wabik będzie wydawał dźwięk P2000, a nie USP-a, którego mieliśmy wcześniej. I moim zdaniem powinno to być tak, że wabik zapamiętuje ostatnią trzymaną broń w ręce i to właśnie z tej broni powinien być dźwięk. A jeśli chodzi o sam mit, to wabik oczywiście nie wydaje dźwięku Zeusa, tak więc mit jest obalony. Przedostatni mit od Majlosz. Jak wpiszesz tą komendę w konsolę i włączysz noclipa i będziesz leciał przez chwilę, zbugują ci się ręce i nóż. Nie wiem czemu, ale te ręce przypominają mi trochę takiego Matrixa, a gdy polecimy jeszcze dalej, to one w ogóle znikają tak naprawdę, widzimy tylko jakieś dziwne plamy i tak dalej, ale gdy naciśniemy tylko delikatnie raz W, no to będzie fajnie widoczny efekt, a co do samego mitu, jest on oczywiście potwierdzony. No i ostatni mit to jest takie dopełnienie tego mitu pierwszego od Deciela. Gdy kupisz kevlara podczas lotu, stracisz pieniądze, a nie dostaniesz kevlara. Tak więc jak widzicie, kupując broni nie tylko przez autozakup, nie dostajemy wtedy kevlara, jednak po prostu kevlara w trakcie lotu się nie da kupić. Trzeba po prostu stać na ziemi. Taki dodatek do pierwszego mitu i jest on oczywiście potwierdzony. To na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na wszystkie moje social media oraz na inny mój film, który macie tutaj. Ja już się z Wami żegnam, widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć!